Witam w nowej serii vlogów. Jest źle. Jest bardzo, bardzo źle. Nie ma paliwa. Nie ma gazu. Nie ma dwutlenku węgla. Nie ma co jeść. Katastrofa. Kto ma bunkry, niech się chowa. Kto ma krowy, kozy, niech je rozmnaża. Przeżyją tylko zaradni. Na razie lecę gromadzić zapasy. Witam w nowej serii vlogów. Seria nieco satyryczna. No już nie ściągam. Jako, że to nowa seria vlogów, to wypada, żeby powiedzieć coś, parę słów o tym. No tak mnie uczono w szkole i rodzice mnie tak uczyli, żeby parę słów powiedzieć o tym, co się robi i coś tam o sobie. No tak jak samo jak na pierwszym dniu pracy, nie? I w CV to coś tam piszesz o sobie, idziesz na rozmowę kwalifikacyjną i też opowiadasz coś tam o sobie, na przykład wyjaśniasz, dlaczego firma ma zatrudnić właśnie ciebie i co możesz odpowiedzieć? I'm the best. Seria nieco satyryczna to seria vlogów, która będzie często nagrywana z auta, ponieważ ja dużo się przemieszczam tym autem i ja nie chcę marnować czasu tylko na jeżdżenie z punktu A do B, więc sobie do was pogadam. Seria nieco satyryczna to seria, która traktuje temat poważnie, ale w sposób satyryczny o tym mówi. Więc zapraszam, koniec ględzenia, zapraszam i jedziemy. Szok. Jest 24 wrzesień, 2021 rok. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii i spodziewamy się najgorszego. Braknie tutaj paliwa, dwutlenku węgla, gazu. What? I generalnie nic nie będzie na półkach. No szok. Po prostu szok. W kraju, który jest silny gospodarczo, silny militarnie, nadal, mimo pogłębiającego się kryzysu, w kraju, który po wyjściu z Unii Europejskiej zbliża się coraz bardziej do tak zwanej anglosfery, w tym kraju będzie brakować podstawowych zasobów do podtrzymania godnego życia. To jest szok. Faktem jest, że dwie wielkie fabryki produkujące dwutlenek węgla w Wielkiej Brytanii zbankrutowały. I co do tego nie ma wątpliwości. Dwie wielkie fabryki zbankrutowały, dwie wielkie fabryki produkujące dwutlenek węgla ogłosiły bankructwo. I co? No i przez to zaczyna brakować w sklepach, na półkach jest po prostu pusto, nie ma co jeść. I niektóre firmy energetyczne, ale energetyczne w tym sensie, że produkujące gaz. No to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Firmy produkujące gaz są na skraju bankructwa. Nie wiem, co jest tego powodem, nie wiem, kto do tego dopuścił, nie zagłębiam się w politykę, chcę tylko przekazywać aktualne informacje. Także jest grubo, jest naprawdę grubo. No i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Zaczyna się panika. Zaczyna się pomału panika, ludzie zaczynają gromadzić zapasy. Zaczynają wykupywać szczególnie mrożonki, no bo generalnie dwutlenek węgla, no to powiązany jest bardzo z chłodniami. Nie ma dwutlenku węgla, nie ma w chłodniach nic. Nie ma w chłodniach nic, czyli nie ma jakichś takich, nie wiem, mrożonek, mrożonych frytek, ryb, co w Wielkiej Brytanii jest bardzo istotne. Frytki i ryby się najlepiej sprzedają. Tego nie może zabraknąć. Ale generalnie w supermarketach, w sklepach jest dużo rzeczy w lodówkach. Więc nie będzie dwutlenku węgla, nie będą działały chłodnie. Nie będą działały chłodnie, nie będzie jedzenia. Ludzie zaczynają wykupywać, wielkie korporacje jak Tesco zaczyna panikować, że w tym okresie przedświątecznym, który się teraz zbliża, zakupy będą masowe na skalę niespodziewaną, niewyobrażalną skalę. Brytyjczycy będą robić zakupy i po prostu braknie, nie będzie co jeść. Na święta nie będziemy mieli nic na stole. To jest po prostu szok. Słuchajcie, ludzie panikują. I fakty, o których powiedziałem, są naprawdę faktami. Dwie firmy produkujące dwutlenek węgla, tak podsumowując, zbankrutowały. Niektóre firmy energetyczne produkujące gaz są na skraju bankructwa. Z paliwem jest coś nie tak, bo nie ma dwutlenku węgla, więc produkcja paliwa też nie idzie, tak? Nie ma tej produkcji paliwa. Jest w dużo mniejszym stopniu. Najbardziej radzi sobie prawdopodobnie BP, British Petroleum, czyli ta wielka korporacja paliwowa w Wielkiej Brytanii. British Petroleum zapowiedziało, czyli BP, że u nich na stacjach
paliwa nie braknie, bo oni będą dostarczać w tym momencie tylko na swoje stacje paliwo, bo do tej pory dostarczały też na inne stacje, tak? Więc na British Petroleum będą kolejki, będą ludzie tankowali do full, bo znając mentalność ludzką, tak będzie. Słuchajcie, nie panikujmy, nie panikujmy. Jest XXI wiek, to nie jest XIX wiek, to nie jest XVIII wiek. To nie ma po prostu opcji, żeby panikować, nie ma powodu, żeby panikować. Ja wiem, że mogą być jakieś przestoje przez chwilę, że tam nie kupicie w jeden dzień chleba, być może nawet, że tam no, mniej trochę zatankujecie, ale ja po prostu nie daję wiary temu, że w XXI wieku, że w kraju, który jest nadal bardzo silny gospodarczo, kraju, który ma mnóstwo terytoriów zamorskich, kraju, który ma mnóstwo umów z krajami z tak zwanej strefy anglosaskiej, w kraju, w którym są ogromne przepływy pieniężne nadciągające tu z całego świata, w kraju, który jest potężny militarnie, co też ma niebanalne znaczenie dla rozwoju gospodarki, że w takim kraju dojdzie do takiego kryzysu, że nie będzie na półkach nic, że nie będzie paliwa, że nie będzie gazu, że będziemy zamarzać i że będziemy w ogóle polować na mewy i jeść te mewy, bo tutaj mew jest bardzo dużo. Wielka Brytania ma bardzo, bardzo dużo linii brzegowych, to się jest liczone w tysiącach mil, więc no w tych nadmorskich miasteczkach, miastach, wioskach jest bardzo dużo mew, więc będziemy jeść mewy. Please, no. Nie umrzemy tutaj, nie zginiemy tutaj, będzie wszystko okej. Okay.